Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pogramy sobie w Airport Plane z Kacprem. Siema! No, czasami go przerywa, ale dobra. Chodź. Zbiorę sobie kaski trochę. Ja tam jestem. Kupuję jakiś samolot teraz, chodź. Dobra. Tamte to nie moja łódka, ta obok te. Dobra, chodź, bo lotuję już. Siadaj obok. I lecimy do mojej bazy. Silniki się rozgrzewają. Tutaj popi. Wszystko tak. Jezu, ja już myślałam, że wpadnie. Ja jestem profesjonalista. Ja nie, bo łódką wjechałem ci wczoraj pięte te lasy do bazy. Moja baza jest pusta. Uda mi się wylądować? No da się, ale jakby tutaj był cargo, to by się nie dał. Aż no. Nie wylądowany samolot. Szóstka z plusem. Gdzie zaparkować? Nie wiem, może. To nie w moim budynku! Dobrze. To wracamy. Gdzie jesteś? Ja w wodzie, a ty? Ja też, ale leżę tam i będę w swojej bazie. To już czekaj w łódce, a ja dopłynę. A może lepiej nie łódką? A gdzie? Albo dobra, niech będzie, ale wsiądź obok mnie. Nie da się usiąść. Malina? Nie wiem co to są. Jedynie do silnika mogę usiąść. Daj, bo czekam w łódce. Jakim? Piranha? Dalej, bo odjadę. Nie. No. Płynę, tylko jestem daleko. Dobra, już jestem prawie. Jestem już przy tym czarnym samolocie. Biegnij najszybciej jak cię normalnie. Dobra, biegnę. Jestem już za garażami prawie. Fajnie. Widzę już skuter. Skuter? Tak. Skaczę, widzisz? O, widzę cię. Fajnie. Fajnie. A to ile kosztuje? Bye bye. Wracaj tu. Gościu! Chcę z tobą popłynąć, a nie bez. Wiesz, że teraz nie mogę się zamufać i zacięło mi się cały ekran i bot za mnie gada. Bot za ciebie nie gra, bo widzę. No wsiądź do tej. No płyn! Ja nie gram, o dobrze, nie.
Jak ci po kawę normalnie, że wypaniesz z tego już milion lat. Robię ci zemstę. Robię ci taką zemstę, że powam. Na tym odcinku. Szybciej, bo pada deszcz. Ej, pokazać ci coś? Zobacz. A? Zobacz. Czekaj, za 5, 4, 3, 2, 1, 0. Przeleciałeś? No, miałem jeszcze nawet. Coś mi się zbagowało. Ty najpierw zniknęła, ale znów się pojawiła. Jesteś? O, mam 343 miliony 900. Wow, a jedna twoja kasa. Chciałbym mieć tyle. I co się opłaca kupić? Opłaca ci się pozbierać 1 500 000 kasy na samolot. Jaki? Taki pomarańczowo biały. Nie pamiętam nazwy. No! Jestem! Maria! Czekaj, bo muszę wszystko popytywać. I będę miał zaraz swoją łódkę, wiesz? Ile kosztowała łódka? O mój Boże, tutaj mają kolejne. Zamkniesz teraz w tym pokoju. Ale nie stać. Nie. Nie mam tyle kasy. Ja mam pomysł na fajny odcinek, Akuna. No, jak? Nie znalazłem ci. Ani widząc też nie znalazłem. O nie, zamknąłeś mnie! Ale mam nadal wyjście. Masz ławkę do siedzenia. Cieszysz się? Cieszę się, ja tu mogę wytrzymać 1 000 000 godzin. Bo w sumie da się stąd wyjść. Nie z drzwiami, ale bo nie ma ściany. Ale jest ściana. Ale zobacz, mogę stąd się wydostać, zobacz. Skakuję na roślinę. Będę taki robił parkour, aż mi mowy się uda. Poczekaj, dam pierwszą kamerę sobie. No nie, no to sam zamknij, bo nie wyjdziesz i tak. Wyjdę. Jak zginę. Z lasery. To nie zginę. Bo chcę, żebyś był moim kotkiem. Ja spróbuję tam do kochy. Chodź się ubrać. I tak mogę sobie wyjść. Ej, chodź się ubrać. Uciekam stąd! O nie, szef mnie goni! Chodź tu, idziesz do więzienia!
głupie zadziąć znowu. Nie masz tyle robuxów. Mam! A ja to kupię za robuxy. Mam dużo. I mam tak dużo hajsów. Bazie. Możesz przylecieć. Nie chcę mi. U mnie jest zawsze fajnie. Będziesz moim pracownikiem. Będziesz zarabiał ze mną za miesiąc. Będzie fajnie, mówię. Nie, bo nie mogę latać samolotami. Nie mogę. Nie. A to tą opcję usunęli. Bo ta gra usunęła, że ktoś ma ten samolot i ktoś, który nie ma tego samolotu, to on nie może go używać. Dobra, przyleć po mnie i chyba się będziemy wegnali. To przyleć do mnie, bo ja tu podaję jeszcze. U mnie, żeby zobaczyli moją. I zobaczą moją bazę i wtedy będziemy kończyli. Dobra, to lecę. Jak wygląda to wszystkie wszystko. Mam nadzieję, jak i zobaczycie jakieś miejsce, gdzie czegoś nie ma u was, to napiszcie w komentarzu. Lecisz do mnie? No lecę. Ej, robimy dzisiaj jakiegoś live'a? Możemy live'a, gdy przechodzimy prawdziwe zakończenie. Dobra. I nowy jest z tego. Poczekaj. Nie no! Jestem przy pirackiej tym. Ten. Samolot mi się usunął. Co się stało? Samolot mi się usunął. To wlazł na wyspę, cię zapraszam. Będzie mnie otwarte? Chyba. Jestem przy pirackiej wyspie akurat. Tam gdzie ty masz statek. A! Który, ten duży statek? Tak. Oto. Duży. Kluczkę. Duży. A, ten duży. To wracaj do mnie na wyspę. Oglądajcie moją. I będzie la. Dobra, jestem. Pokaż, jak wyglądam na wyspach, jakie są samoloty. Możesz pokazać Tokio. Tokio i te inne. Dobra. I za mnie. Idziesz? Wszystko, żeby wiedzieli. Wjeżdżaj w laty z nawet. Czy wieża Chińczyków? Dobra. Tu jest jego bank. Tu są automaty. Tu są... hotele. Ale mi się wydaje, że mało zarabiam i tak za to wszystko. Tak? Czemu? Dobra.
Tu jest jeszcze coś. Ej, tu masz jeszcze coś do kupienia w Tokio. Nie mam. W czerwonym budynku. Koło banku. Po banku? No, chodź. A ile to kosztuje w Tokio? Nie wiem, no w Tokio, ale nie wiem jaka cena, bo mnie nie pokazuje. Tutaj, nie tam, tu skaczę. Tutaj, coś nie masz kupione. Następny hotel. A nie ominąłem to przez przypadek. Ale to dla mnie żaden problem. Jego dom. Sklepik. No, wiem co, ale to chyba hotel. Następny hotel. Ile tych hotelów tu jest? Tutaj jest do Mecelanów, do tego słup chiński. Japoński, tu do metra albo do jakichś tych. No, do metra. Tu wszystko jest. Nie, to nigdy nie. Tu już kupiłem. Poza Polską. Owe byłem. Kupiłeś już recepcję. Bank. A to co to jest, powiedz mi? Wieża Eiffla? Nie wiem, to na pewno nie wieża Eiffla, ale jakaś też wieża. Ale chodź, spróbuj tam do góry wejść i byłem tam na koniec odcinka tam będziemy się zgnali, na szczycie. Tam będziemy na koniec odcinka. Tak, jakbyś nie pokazała. Też pan pokazałeś? No, te dwa, tych dwóch budynków tego nie pokazałem. Na koniec odcinka idziemy na tą wieżę. Próbujemy. Tylko jest. Dotąd się już wyżej nie da wejść. Gdzie ja jestem? Tu. Szybciej. Ziutek. Dobra, chodź tu. Chodź. Tam się nie da wyjść na sam szczyt. Ekranie. Mowę się da. Ale mi się wszystko uda. To spróbuj. A ja ciebie nagram. Chyba jest tam ograniczenie. Dobra. Więc to pierwsza, zejdziemy najwyżej klas jak możemy i chyba koncem oczy. I będzie lag. Tej strony się nie da. Po drugiej stronie jest lepiej. Dobra, chodź tu się pożegnamy. Jezus, po takie mi się dobrze kamerę ustawiam sam. Obok mnie. Ty się witasz na niewidzialnej ścianie, bo lewitujesz. Dobra. Żegnaj się. To już na tyle z tego odcinka. Dzięki wielkie za oglądanie. Ze mną był Kasper. Siema. I pa pa. I pa.